Dobrze, moi drodzy, jak część z was pewnie wie, bo była na takich spotkaniach, moja osoba służy tylko wprowadzaniu, a później najczęściej wychodzę, żeby nie peszyć zarówno odpowiadających, jak i zadających pytania. Ale my tutaj obok będę w pierwszy A. Naszym gościem jest pan Krzysztof Ziemiec. Jak państwo wiedzą, jest on głównym prezenterem wiadomości telewizyjnych w tej chwili. Aczkolwiek, o ile się nie mylę, pan z zawodu jest jednak inżynier. Ale to dawne. No ale jednak. Pan ukończył Politechnikę Warszawską, a więc widzicie, można stać dziennikarzem, niekoniecznie mając wykształcenie dziennikarskie, choć to też jest, bo sprawdziłem. Na pewno. No i pan przyszedł się z nami podzielić odpowiedziami na pytania, które nasi młodzi koledzy, a dla was starsi też, przygotowali. Ale ja sobie zawarowałem zadanie pytania pierwszego, bo mam ten zaszczyt, że mogę sobie zawarować zadanie takiego pytania. Ja mam do pana pytanie. Czy pan woli udzielać wywiadów, czy zadawać pytania? Nie no, zadawać, to jest znacznie łatwiejsze. Zadawać pytania, bo wtedy człowiek po prostu, po pierwsze jest w swojej roli bardziej, a po drugie myślę, że znacznie trudniej jest odpowiedzieć na pytanie, bo zawsze człowiek, choćby nie wiadomo co, jakby był najbardziej uczciwy, zawsze ma coś do ukrycia. Coś, co może być po pierwsze niewygodne, może krępujące, może w jakiś sposób wstydliwe, może rzucające jakieś podejrzenia. Dziś żyjemy w takich czasach i w takim rozwoju mediów społecznościowych, że każde najmniejsze, drobniutkie potknięcie dla osób, które są nieprzychylne komuś, a takich jest bardzo dużo, będą wykorzystane w sposób bezwzględny do bardzo brutalnej walki, walki mającej na celu konkretne, dokładne, docelowe zniszczenie tej osoby. Więc udzielanie wywiadów dziś jest bardzo, bardzo trudne. Tym bardziej, że kiedyś było tak, że były tylko gazety jako źródło informacji z wywiadów. Te gazety były w niektórych miejscach przetrzymywane w archiwach. I był, jak ja przyszedłem do pracy najpierw w radiu, potem jeszcze w telewizji nawet, był tak zwany dział archiwum, tak zwany wycinki prasowe. I to było tak. Dzisiaj dzwoniłem do takiej pani z wycinków, mówiąc, że jutro wieczorem będę miał wywiad, powiedzmy, z Ireną Santo. I ta pani przez cały dzień zbierała te wycinki prasowe, wkładała do kserówki, kserowała i dostarczała dziennikarzom takie, powiedzmy, były dawne wywiady z panią Ireną Santo, żeby ja się mógł przygotować i powiedzieć: pani Ireno, pani 20 lat temu coś takiego powiedziała, co pani na mnie, prawda? Było to trudne. Dzisiaj każdy z was, mając komórkę, wklepuje sobie Irena Santo, wyskakuje wszystko, co tylko jest. Internet nie zapomina, internetu się nie da wykasować. Nawet jeśli ktoś wykasuje wpis na Facebooku, Twitterze, zdjęcie z Instagrama, czy skądś tam wyrzuci, ono zawsze gdzieś będzie, bo zawsze ktoś zrobił screena, zawsze ktoś do prywatnego archiwum sobie to włożył, tylko i wyłącznie po to, żeby kogoś w przyszłości naprawdę, tak mi się wydaje, w większości przypadków niestety, ale skompromitować, nie dlatego, żeby cieszyć się tym, że ktoś tam coś powiedział, czy zrobił. Także znacznie łatwiej jest zadawać pytania. No to ja muszę pana przeprosić, że przypadł taki ciężki egzamin. Mam sobie radę, ale... Wierzę w to. Chciałem też powiedzieć, że kiedy koledzy chcą zadawać pytania, będą jeszcze pytania z sali, jak sądzę. Znam parę osób, które chciałyby zadać pytania o różnej skali. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a na razie się żegnam. Jestem otwarty. Ja też tak przy panu, powiem tak, przyniosłem takie małe jakieś upominki, dowody wdzięczności czy uznania dla naszych młodych dziennikarzy. Jeśli się spiszą, to dostanę, jak nie, trafią w ręce pana profesora. Nie, to słuchajcie, na końcu jeszcze czymś pochwalę, chociaż niektórym się chwaliłem, ale ja się strasznie lubię chwalić, jak wiecie, jestem takim historykiem chwalibiętą. Ja też mam legitymację dziennikarską, żeby nikt nie myślał, że nie. Tak jest. Jestem też dziennikarzem, proszę państwa, jak państwo wiedzą. Ważna? Tak, ważna jest. Ważna do 31 grudnia 2018 roku. Także... Ale wy ze mną z wywiadów nie chcecie robić. Dobra. To czekamy i do zobaczenia. Do zobaczenia. To ja może zacznę od takiego pytania, bo myślę łatwego. Jak się zaczęła pana kariera dziennikarska? Najpierw pan pracował w radiu, jeżeli się nie mylę, a później wybrał pan telewizję. Było to dawno, dawno temu, kiedy was jeszcze nie było na świecie. Bo to był początek lat 90. Kiedy Polska się zmieniła w sposób nagły, błyskawiczny, diametralny. Ja wtedy stwierdziłem, że to jest ostatni moment w życiu takim dorosłym człowieka, bo miałem wtedy już swoje lata, czyli miałem powyżej 25 lat. To jest taki moment, kiedy człowiek już zaczyna wkraczać w życie zawodowe, kiedy jeszcze nie miałem rodziny, kiedy jeszcze mogłem sobie pozwolić na różnego rodzaju wolty
w życiu i stwierdziłem, że to jest taki moment, kiedy mogę robić w życiu jeszcze to, co bym chciał, to, co chciałem robić zawsze. Zmieniłem swoje życie zawodowe o 180 stopni właśnie w ciągu jednego czy trzech dni. Dzisiaj nie żałuję, choć jest to bardzo trudny zawód, trudna profesja, coraz trudniejsza. Czyli tutaj uprzedził Pan moje następne pytanie, bo chciałem spytać, czy od początku chciał być Pan dziennikarzem? A no właśnie, to jest tak, że dziennikarz jak prowadzi wywiad, musi mieć listę pytań oczywiście, bo musi się przygotować do rozmowy. Ale oprócz listy pytań musi przede wszystkim słuchać rozmówcy. Bo nie ma nic gorszego niż zrobić na zasadzie odhacz. Aha, pierwsze poszło, drugie poszło. Nie słuchamy rozmówcy, co on mówi. On może mówić bardzo ciekawe rzeczy. I te kolejne pytania, które mamy do rozmówcy, to dotyczy, słuchajcie, nie tylko wywiadów w radiu, w telewizji czy gdzieś tam. To dotyczy także nawet naszej rozmowy przez telefon z jakimś agentem ubezpieczeniowym, który do nas dzwoni, coś tam chce, prawda? Jeśli widać, że nas nie słucha, bo my na przykład powiedzieliśmy, nie chcemy ubezpieczyć samochodu, bo nie mamy samochodu. A ona próbuje wcisnąć w kolejnym pytaniu jakieś ubezpieczenie, bo mówi, że właśnie tu jest bardzo dobra oferta na limuzynę kombi. To znaczy, że nas nie słucha. Jest kimś takim, bo nie warto prowadzić dalej dyskusji, tylko trzeba wcisnąć klawisz czerwony i pożegnać takiego pana, prawda? Więc też taka uwaga do osób, które przygotowują się do rozmów, też mogą być wywiady, prawda? Żeby przede wszystkim słuchać rozmówcy, bo on może powiedzieć coś bardzo ciekawego, coś, czego w tym scenariuszu nie ma. A coś, dzięki czemu nasz wywiad może przejść do historii, bo gość ujawni jakiś taki szczegół, którego w życiu nikt wcześniej nie mówi, prawda? A więc wracając do drugiego pytania, on było jakie? Czy od początku chciał być pan dziennikarzem? Czy miał pan może jakieś inne marzenia zawodowe? Jak byłem w waszym wieku, albo nawet jeszcze byłem młodszy trochę, bo to była podstawówka moja, to wtedy był taki czas, kiedy ja bardzo dużo oglądałem telewizji, gdzie było zupełnie inna niż dzisiaj. No nie uwierzycie, to zaczynała się około godziny 16. W Warszawie były dwa kanały, na przykład na wsi docierał jeden, czy do mniejszych miast. Dwójka śnieżyła, trzeba było antenę ustawiać, żeby coś złapać. To tragedia. Innych kanałów w ogóle nie było. Nie wiem, czy wiecie, że pierwsza prywatna telewizja w Polsce, Polsat, powstała w roku 93 albo 4. Prawda? No, dziś macie kanałów na takiej antenie dachowej 30 parę chyba. W kablu jest 400. Żyjecie w zupełnie innych czasach. No, kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby była jakaś inna telewizja poza TVP. TVP miało tylko dwa kanały i tak jak mówię, ten drugi docierał tylko do niektórych miejsc. Więc ja oglądałem dużo telewizji, bo lubiłem, nie ukrywam, lubiłem seriale w telewizji, jak byłem w waszym wieku. To były zupełnie inne seriale, to nie były takie seriale jak dziś. To były seriale typu Polskie Drogi, Daleko od Szosy, czy sfilmowane piękne dzieło literatury, jak Lalka, przeglądaliście chociaż Lalkę. Jak Noce i Dnie, wspaniała książka, ona też została sfilmowana na serial. Kiedyś seriale w telewizji polskiej to były arcydzieła, to było tak, jakby się poszli do kina. Kiedyś też ludzie nie mieli, tak jak dzisiaj, szansy, żeby obejrzeć sobie coś na DVD, czy wcześniej na kasecie. Trzeba było pójść do kina, w mieście kino było, ale w miasteczku małym, czy na wsi nie, prawda? Więc każdy serial w telewizji, każdy film, po ówczesnym dzienniku to była atrakcja nie z tej ziemi, słuchajcie. Pamiętam takie czasy, kiedy jeszcze mój wujek, troszeczkę starszy od moich rodziców, uwielbiał wieczorami w sobotę robić westerny, bo tylko w sobotni wieczór były westerny puszczane. Dziś was to może śmieszyć, ale taka była sytuacja i taka była rzeczywistość. A western jest ciekawym filmem, bo to jest film, który pokazuje po pierwsze, że jest dobro i zło, tak? To jest walka dobra ze złem. I w westernie zawsze co zwycięża? Dobro. Dobro, no właśnie. Wiele osób lubi takie filmy. Wiele kobiet w różnym wieku lubili różnego rodzaju filmy, takie typu romanse, prawda? Bo tam też jest miłość, czasami zraniona, ale gdzieś tam na końcu zawsze to dobro powraca i miłość może być spełniona i jest wszystko wspaniale. Jest tak zwany happy end, więc ludzie lubią wiedzieć też takie rzeczy. Oglądałem dużo telewizji, myślałem o tym, żeby po prostu w takim kręgu gdzieś tam zawodowym się kiedyś odnaleźć, ale to nie było łatwo oczywiście, no bo słuchajcie, dzisiaj też wam się to może nie mieścić w głowie, że wy możecie po skończeniu gimnazjum pójść do jakiegokolwiek chcecie liceum, a potem na jakiekolwiek studia, czy to w Polsce, czy za granicą, czy w ogóle na innym kontynencie, prawda? Nie musicie nawet jechać na studia do Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii, ale jak chcecie i macie takie możliwości unii finansowe, to możecie sobie jechać do Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Australii i tam kończyć studia. Tam zacząć pracę i być globalnym, nie wiem, naukowcem, prawda? Który mieszka w Kanadzie, pracuje w Hongkongu, a ma korzenie w Polsce i sobie do Polski przyjeżdża na święta, prawda? Dzisiaj zupełnie inny świat. W tamtych czasach nie dość, że nie można było studiować, tak jak dzisiaj, gdzieś za granicą, to mało kto też mógł podjąć takie studia, które by
dawały mu też satysfakcję jakąś zawodową. Wtedy raczej szło się na studia pod kątem po prostu jakiejkolwiek pracy. Ja akurat pochodzę z takiej rodziny, gdzie wszyscy byli przez wieki wykształceni, więc to nie jest tak, że w moim przypadku studia były jakimś tam awansem społecznym. To była naturalna droga, prawda? Tak jak się jedzie nożem i widelcem, tak samo w naszej rodzinie wszyscy szli na studia i kończyli studia, bo wszyscy byli z tak zwanej inteligencji. Natomiast wtedy studia były, mówię o czasach moich, tak, młodości, tak jak do dzisiaj. To były czasy szarej, bardzo brutalnej rzeczywistości PRL-u, kiedy, słuchajcie, mało kto mógł wybrać takie studia, żeby sprawiały mu tę przyjemność, a potem zobaczymy, czy ja będę pracował tu, czy tam. Szło się na studia po to, żeby mieć jakąś lepszą pracę. Wtedy studia rzeczywiście mogły gwarantować, po pierwsze, znalezienie się w takim troszkę innym kręgu kulturowym, a po drugie rzeczywiście dawały, mam takie wrażenie, mimo wszystko szansę na znalezienie lepszej pracy, niż gdyby człowiek skończył tylko na przykład technikum. Po technikum na przykład kreślarskim, ja mógłbym być tylko kreślarzem, który dzisiaj to skoro robi komputer, wtedy były takie ogromne sztalugi, gdzie się kreśliły różne projekty, takim grafikiem małym, to tak zwanym rysikiem, gdzie się wykonywało polecenia architekta czy inżyniera konstruktora. Dzisiaj to robi komputer, prawda? A kończąc studia, będąc architektem czy konstruktorem, ja mogłem być tym, który wydawał polecenie takiemu kreślarzowi, czyli de facto byłem jego menedżerem, tak, kierownikiem. Czyli studia gwarantowały mimo wszystko nawet w tamtej rzeczywistości lepszą jakąś możliwość awansu zawodowego. Ja od dziecka gdzieś tam marzyłem, żeby pracować trochę w telewizji, trochę w radiu, byłem zasłuchany w radio. Nie wiedziałem, czy chciałbym być dziennikarzem, może aktorem, może takim człowiekiem, to się kiedyś nazywał konferansjer, takim, który zapowiada na festiwalu różnego rodzaju piosenkarzy, artystów. To był wówczas zawód jak marzenie. No, to wówczas mieć taki zawód można było tylko albo mając jakieś koneksje znajomości rodzinne, stąd te takie klany czasami aktorskie, dziennikarskie. Był dziadek, był tata, to będę i ja, prawda? Ja takich znajomości absolutnie nie miałem. Moja mama była lekarzem, mój tata był inżynierem, więc w ogóle to były zupełnie inne zawody. Ja się nawet wstydziłem gdzieś tam w domu powiedzieć głośno, bo to się może wydawać bardzo dziwne dzisiaj, że ja mam takie marzenie, żeby pracować w telewizji, bo moi rodzice na coś takiego to by tylko się mogli za przeproszeniem popukać w głowę i powiedzieć: synku, o czym ty myślisz, skąd tobie się wzięły takie jakieś sny, prawda? Jak ja w trzeciej klasie liceum, czyli no plus minus niedługo to będzie się w tym wieku, chciałem pójść na lekcję rysunku, bo myślałem, żeby pójść na architekturę, bo gdzieś tam mam jakąś taką, myślę, kreskę, która by mnie jako do tego, w sensie, że gdzieś tam potrafię coś narysować, widzę perspektywę, mam też jakieś pojęcie o architekturze, zawsze się tym interesowałem. Chciałem pójść na lekcję rysunku w trzeciej klasie, czyli przed maturą, przed czwartą, no bo to jest taki okres minimum roku, żeby się dobrze przygotować z kreślenia, żeby zdać, przynajmniej przejść przez egzamin na architekturze, żeby się dostać na architekturę, są te dwa stopnie, tak? Jeden to jest rysunek, to jest podstawa w architekturze, a drugi egzamin to jest taki egzamin z matematyki, chyba też i fizyki, to architekt musi mieć jakiekolwiek pojęcie o tych rzeczach. Moi rodzice powiedzieli: absolutnie nie. Oczywiście jak chcesz, to my no, nie zabronimy tobie, tak? Ale nie pomożemy, dlatego że nie mamy żadnej znajomości. Nawet jakbyś się na tą architekturę dostał, to będziesz bez znajomości w tym zawodzie byle kim. Prawda? Zobacz, jaki to był czas, to problem. Dzisiaj, no też niestety, powiem szczerze, potrzebne są w dużej mierze znajomości, ale mimo wszystko jak ktoś ma talent, jak ktoś jest dobry, jak się potrafi sprzedać, bo to też dzisiaj jest bardzo ważne. Można mieć talent, można być czymś dobrym, ale jak ktoś ma zbyt niskie poczucie samooceny własnej i ma trochę takich wiele werencji, się wstydzi, no to nie osiągnie nigdy sukcesu, bo dzisiaj jesteśmy w świecie nastawionym na ja, prawda? Niestety, no mówię, bo bardzo często miernoty przez to, że się potrafią dobrze sprzedać, dobrze zareklamować, osiągają wysokie stanowiska, ci, którzy są dobrzy w czymś, ale nie potrafią tego w jakiś sposób innym sprzedać, zajmują pozycje tylne czy boczne, więc to jest przykre. Więc chciałem gdzieś tam być w różnych miejscach takich zawodach twórczych, ale nie potrafiłem się przebić, tak? Jestem w domu rodzinnym. Jak przyszedł czas wyboru studiów, to przekonałem się do opinii mojego taty, który powiedział, że inżynier zawsze znajdzie pracę. Lepiej być przeciętnym inżynierem niż byle jakim architektem. Już nie mówiąc o tym, że właśnie gdzieś te moje marzenia nigdzie nie wypowiedziane, żeby być dziennikarzem, czy aktorem, czy
kimś, kto pracuje właśnie w mediach, nawet nie zostały w domu wypowiedziane, dopiero później zdobyłem się na odwagę już gdzieś tam w czasie studiów, na zasadzie trochę może żartu, ale dzisiaj też wiem, że mój ojciec ciągnął mnie dobrze. W tym znaczeniu, a dzisiaj to widzę po sobie, zawód twórczy, a takim jest dziennikarstwo, jest zawodem bardzo trudnym, bo to jest taki zawód, który ciągle wymaga doskonalenia się. Ciągle. Zobaczcie, krytyk literacki musi ciągle czytać książki. Jemu to sprawia przyjemność, oczywiście, tak. Ale nie może przestać. Musi odświeżać te dawne, bo kiedy go coś poproszą, zaproszą jako komentatora do programu, będzie jakaś dyskusja, to on w tej dyskusji zabierze głos i będzie kimś tylko wtedy, kiedy zabłyśnie czymś, prawda? A czym krytyk literacki czy teatralny może zabłysnąć? Porównaniami, ciekawym skojarzeniem, ale będzie to umiał zrobić tylko wtedy, kiedy będzie w stanie, po pierwsze w swojej pamięci tej, na tym twardym dysku, przywołać to, co kiedyś widział, porównać to z jakimś innym przedstawieniem, może porównać do jakiegoś dzieła literackiego, czyli to musi być ktoś, kto ma gigantyczną pamięć, łatwość skojarzeń, łatwość wypowiadania się, to jest ktoś, kto ciągle pracuje. Parę dni temu zmarł Zbigniew Wodecki. Słyszałem taki wywiad z nim sprzed paru tygodni przed śmiercią, kiedy powiedział, starszy człowiek już w sumie no, dla was, prawie 70 lat, trębacz, skrzypek, wokalista, on się przyznał, że on jest pracownikiem, w tym znaczeniu, że kiedy on, tak jak ja dzisiaj, tak, udziela wywiadu, to ma też taką świadomość, że traci cenne godziny, kiedy mógłby posiedzieć i potrenować na tych skrzypcach. Człowiek z takim doświadczeniem. Bo on mówi, że dzień bez treningu, dzień bez próby, to są dwa dni w plecy. To trochę tak jak alpinista, który nawet jak nie jedzie na wyprawę, to musi chodzić na ściance, wspinać się, żeby ścięgna ćwiczyć, prawda? Biegać też, żeby kondycję mieć na jakimś tam poziomie. Kiedy będzie wyprawiał Everest, to on będzie miał w głowie poukładane, kiedy będzie miał ścięgna wypracowane, mięśnie, kondycję i wszystko, prawda? Więc takie zawody twórcze wymagają bardzo wielkiego skupienia, pracy nad sobą, dyscypliny czasowej, ale i odporności na stres, bo zobaczcie, ja dzisiaj wychodziłem z domu, akurat tam się dzień wolny, była awantura kolejna w Sejmie. Powinienem to oglądać, bo od rano mam wywiad ważny, prawda? No gdzieś jak wrócę do domu, na szczęście jest internet, więc sobie to odszukam, mam nadzieję, że nie będzie to stratą, ale w czasie, kiedy mam dzień wolny, mógłbym pójść na rower, na zieloną łąkę, poleżeć, posiedzieć, akurat jest deszcz, tak, ale idę, robię co innego. Więc to też musi być taka odporność i łatwość podzielenia tego czasu wolnego na różnego rodzaju segmenty. Jestem dla tego, jestem dla tego, jestem dla siebie, ale też musimy mieć czas na odpoczynek, no bo człowiek, który jest tylko skoncentrowany na pracy, w jakimś czasie zwariuje, no bo każdy z nas musi, tak jak jest czas na jedzenie, na pracę, na sen, tak samo jest czas też na odpoczynek. Ktoś, kto się nie umie zresetować, dostanie albo nerwicy w młodym wieku, a w starszym wylewu, zatoru, Bóg wie czego i po prostu no, odejdzie za wcześnie, więc szkoda. Więc zawód twórczy jest bardzo trudny, nie żałuję tej zmiany, ale też nie rozumiem jego tatę, który w tamtych czasach chciał dla mnie jak najlepiej, mówiąc właśnie, że konkretny zawód dla faceta jest bardzo ważny. Ja też dzisiaj widzę, słuchajcie, w ubiegłym roku robiliśmy taki remont w domku na działce i był kłopot, żeby znaleźć, słuchajcie, dobrego stolarza czy kogoś, kto poprowadzi instalację elektryczną, prawda? I przekonałem się, że zobaczcie, zawód, który w tej wolnej Polsce był troszeczkę wyśmiewany, a to gorszy, to ten stolarz, to, prawda? Marketing to jest coś, celebryta to jest coś, komputerowy to jest coś. Dzisiaj te zawody tradycyjne naprawdę są na wagę złota, bo wielu fachowców wyjechało za granicę, na ich miejsce weszli knociarze, którzy nie potrafią nic robić. I bardzo często jest tak, że ten człowiek przyjdzie, bo go weźmie, bo jest tani, ale potem się łapiemy za głowę, żałujemy i mówimy, broń Boże, nikomu innemu takiego fachowca, prawda? Nie chcemy poradzić, powielić tego błędu. A ci dobrzy są na wagę złote i oni mają potąd pracy. Potąd pracy. A biorą naprawdę tak przyzwoite pieniądze, że myślę, że jeden z was jakby usłyszał, jakie to są pieniądze, to myślą, Boże, nie warto iść na studia. Lepiej pójść do szkoły zawodowej, zostać glazurnikiem, stolarzem czy elektrykiem. Naprawdę. Oni biorą bardzo duże pieniądze, są bardzo poszukiwani i mają zleceń, słuchajcie, tak jak artysta ma, ja żyję trochę tak z dnia na dzień niemalże. Artysta typu piosenkarz, muzyk ma kalendarz wypełniony na, powiedzmy, parę miesięcy do przodu, typu koncerty. Tu zagra w Wieliczce, tu w Krakowie, a tu po drodze może do Bochni pojedziemy, prawda? A ten stolarz czy inny elektryk mówi, pani, ja do końca wakacji nie mam dnia wolnego, mam już roboty na zakładkę. Bo oni bardzo często pracują na zakładkę. Jedna się kończy,
ale już drugą zaczynają, prawda? Tak samo się, nie wiem czy wiecie, tak samo się robi filmy. Producent, bo producent organizuje produkcję filmową, reżyser tylko jakby ją wykonuje, tak? Ale producent musi myśleć też do przodu. Robimy to, robimy to, robimy to. Czyli producent już robi na zakładkę, kończy jeden, ale już zazębia się z drugim i myśli nie o trzecim, bo trzeci już jest zaraz, tylko o czwartym. Bo inaczej to się firma po prostu zawali. To wszystko musi iść jak żółw. Powolutku, czasem szybciej, ale do przodu, prawda? Więc to są zawody bardzo ciężkie. Ale dając ogromną satysfakcję. Widzicie, trochę się rozgaduje, więc musicie. Dobry wywiad to jest taki, żeby nie pozwolić rozmówcy zbyt płynąć, bo to może niektórych nudzić. Więc musi mi przerywać. Dobrze. Jak już kolega wspominał, pracował pan w radiowej Trójce, był pan dziennikarzem. I jest takie pytanie, czy to się czymś różni od pracowania w telewizji? Czy powiesz, czy czymś różni? Bardzo się różni, słuchajcie, no bo radio, szczególnie w tamtych czasach, bo dzisiaj radio ma wszędzie wideo. Zobaczcie, jak wiele, jeśli oglądacie czasem telewizję, jak wiele, ale to nawet jak oglądacie sobie te filmiki na YouTubie, na tej zasadzie, zobacz, jak ktoś tam kogoś załatwi, prawda? I są wywiady ze studia radiowego, RMF czy ZK, Trójka, inne, gdzie bardzo często, zawsze właściwie, każdy dzisiaj wywiad radiowy, ważny, no, z politykiem generalnie, jest filmowany na kamery, kamery HD, które potem szybko wszystko wrzucają do sieci. Wręcz ja dostaję, teraz jak jestem dziennikarzem telewizyjnym, ale też współpracuję z RMF-em, dostaję rano sygnały na maile przychodzą, że ten minister taki powiedział to i to, prawda? Czyli oni też robią to po to, żeby do telewizji potem wpuszczać do programów informacyjnych swoje wywiady. Czemu? To jest promocja. Każdy minister w takim wywiadzie siedzi na ściance z napisem RMF czy Radio Z. A dzisiaj w mediach jest tak, że słuchajcie, się liczy ranking cytowalności albo newsów, tak? Że w danym miesiącu najwięcej newsów przyniosło Radio Z, a najwięcej cytowań miała Rzeczpospolita. Cytowań, czyli wiecie o co chodzi, że jakiś tam minister miał jakąś wypowiedź dla gazety, a potem inni to cytowali. Jak powiedział szef MSZ-u dla Rzeczpospolitej, to i to, prawda? Czyli praca w radiu wtedy szczególnie, ale dzisiaj też troszeczkę, różni się tym, że mówi się, że radio jest teatrem wyobraźni. Dziś niestety coraz mniej przez te kamery, ale jeszcze są takie programy, takie audycje, że my sobie wyobrażamy, jak wygląda to studio, jak wygląda ten prowadzący, czy jest ładny, czy nieładny, czy ta kobieta, która ma taki piękny głos, jest ładna, szczupła, wysoka, gruba, czy ten facet, który nas tak ciągle rano pięknie budzi, jest miły, niemiły, rzeczywiście, prawda? To pobudza naszą wyobraźnię. Zastanawiamy się, czy on siedzi sam, czy z kimś, czy jest ciemny, tylko ma taką lampkę czasem jak na filmach. Więc w radiu też nie trzeba wyglądać. Jest tak, żeby pracować w gazecie, trzeba mieć tu, czyli olej. O, i łatwe pisanie. Żeby pracować w radiu, trzeba mieć trochę oleju, ale niekoniecznie może tak dużo jak w gazecie. Ważne, żeby mieć łatwość wypowiadania się. Ładny głos, dobrą dykcję, refleks, w radiu się liczy refleks. Zobaczcie, jak nie ma kogoś w radiu przez 3 minuty, co ja mówię, 3 sekundy. To od razu my myślimy, że nie wiem, prąd wyłączył, coś się stało, to jest zasłon, prawda? My nie widzimy nikogo, więc nasze radary są nastawione na uszy. W telewizji bardzo często jest tak, że ktoś zawiesza głos, trochę jak w filmie, jak w teatrze. Trochę telewizja jest też aktorstwem, prawda? Ktoś zawiesza głos celowo, bo no, pokazuje naszym widzom, no panie ministrze, a pan milczy minister, prawda? Ale w telewizji to widać. W radiu tego niestety nie widać, więc każda pauza w radiu to jest od razu, co się stało, prawda? W radiu można być nieogolonym, bez fryzury, ubranym w sweterek albo w t-shirtę, bo tego nikt nie zobaczy, poza kolegami w pracy. W telewizji, jeśli ja bym nawet w jakimś programie luźniejszym, typu talk show był gościem, ale nie przyszedł tak, to byłoby mi trochę głupio, no. Człowiek w takim miejscu, w jakim jestem zawodowym, nie może sobie pozwolić z całym szacunkiem, żeby przyjść tak jak kolega w krótkich spodenkach do pracy, a tym bardziej do studia. Więc w tym się różni praca telewizyjna od radiowa. I jeszcze powiem tak, że powiedziałem, że w radiu się liczy łatwość wypowiadania się, tak? W telewizji, słuchajcie, najmniej niestety, powiem szczerze, liczy się to, co ma się w głowie. Bardzo często karierę robią ludzie, którzy mają niewiele oleju w głowie. W telewizji najważniejsze, żeby dobrze wyglądać, jak to się mówi, przechodzić przez szkło. Kamera kogoś lubi albo nie lubi. Ktoś może naprawdę nie być wykształconym z refleksem człowiekiem, inteligentnym, jak to się mówi,
ale może dobrze wyglądać, mieć jakąś wyjątkową urodę, wyjątkowy uśmiech, łatwość wypowiadania się, jakiś czar, prawda? I tego, kogoś my chcemy oglądać. A ktoś może być bardzo mądry, bardzo czytany, wykształcony, ale będzie tak późno, jakoś tak się zachowywał, prawda? To my takiej osoby nie chcemy oglądać, bo mam wrażenie, że to jest nienormalny, który przyszedł do studia i robi z siebie troszeczkę żart. Albo zapraszający robi żart z nas i z niego, że kogoś takiego zaprasza, prawda? Więc to jest ta różnica między mediami. Telewizja czasami odziera kogoś z tego właśnie. Zobaczcie, ktoś, kto się pojawia tylko w radiu. Nie ma go nigdzie w żadnych gazetach celebryckich, czy w filmach, w telewizji. Ma to coś, dzięki czemu my go chcemy zobaczyć, poznać, prawda? Telewizja przez kamerę odziera kogoś. Czasami potrafi wręcz rozebrać do nagle. W tym znaczeniu, że ona odziera go z tego, z tej tajemniczości. My sobie możemy myśleć, Boże, jaka fajna aktorka, ona dobrze gra w tym filmie. Zapraszamy do studia, okazuje się, że jest tak pusta, tak nie ma nic do powiedzenia, tak się śmieje jak nastolatka, że w ogóle my już tego filmu nie chcemy oglądać. To się okazało, że ta nasza ulubiona aktorka to jest nastolatka. Ale wymuszka medialna. A dla Pana osobiście, co było większą przyjemnością? Praca w radiu, czy raczej praca w telewizji? Praca w radiu jest bardzo, moim zdaniem, ciekawa, dlatego że wymusza na dziennikarzu właśnie zastosowanie pewnego rodzaju środków, trochę tak jak w książce, że musimy dźwiękiem opisać sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Bardzo często, zobaczcie, w Sejmie, jak są jakieś tam różnego rodzaju zamieszania, nie najistotniejsze są słowa, tylko to, co się dzieje w kuluarach. W telewizji można to pokazać na kamerze. W gazecie bardzo trudno pisać, a w radiu trzeba użyć różnego rodzaju wyrazów dźwiękowych. Taki dzwonek jest w Sejmie, kogoś możemy podłapać, że tam, nie wiem, będzie krzyczał dawaj, dawaj, Staszek, dawaj, prawda? Co opisuje, że była nerwowa, że posłowie się tam szybko zbierali, żeby zagłosować, bo w Sejmie jest jakieś głosowanie, to się liczy czasem dosłownie o jeden głos, jeden, dwa głosy przeważą, czy coś przejdzie, czy nie przejdzie. Więc czasami trwa poszukiwanie na tych, którzy była przerwa, poszli sobie coś zjeść, czy tam czasami są w toalecie, więc jest wyzwanianie ludzi na głosowanie, żeby jak najwięcej było, żeby przeszło lub nie, prawda? Albo coś zablokować. Więc praca w radiu wymusza na człowieku, na dziennikarzu pewnego rodzaju narzucenie sobie takiej samodyscypliny. Muszę coś więcej dograć. Jak ja pracowałem w radiu, no, w Trójce cały czas są reportaże, czyli w takim radiu komercyjnym typu Radio Z, RMF, to są co najwyżej takie krótkie dźwięki, czyli raczej dziennikarz opowiada, dziś w Sejmie była awantura, minister taki powiedział to, minister taki śmo. Ale nie ma tych całych głowów. W takim radiu jak Trójka cały czas jest więcej, prawda? Jest taki materiał w telewizji, tylko że materiał dźwiękowy. W takim radiu publicznym jak Jedynka Trójka są cały czas też reportaże. Reportaże to takie trochę taki dokument, tylko że nie filmowy, a radiowy. Ja takie rzeczy też robiłem, pracując w radiu. I bardzo często dopiero na stole montażowym okazywało się, że będąc gdzieś tam na wsi, zrobiłem błąd, bo z kimś rozmawiałem i w ogóle nie słychać tego, że ja rozmawiam na wsi. A co waszym zdaniem na przykład mówi o tym, że jesteśmy na wsi? Powiedzcie. No, głosy zwierząt. Dokładnie, dokładnie. Czyli co, jakiś tam kogut pijący kury, czy ujadający burek? Prawda? Nocą na wsi zawsze każde burek ujada jeden do drugiego. Więc co ja musiałem wtedy zrobić, jak zobaczyłem, że ten reportaż jest niepełny? Poszedłem, słuchajcie, jeszcze kiedyś tutaj na tej skarpie tutaj ursynowskiej, no, był tak zwany czworak, tam mieszkali ludzie, mieli naprawdę jeszcze psy na uwięzi. I tam poszedłem, to nagrałem. Potem kiedyś też tam stwierdziłem, że brakuje mi jakiegoś takiego odgłosu ruszającego samochodu. Też poszedłem tam i to nagrałem, no bo na takiej ulicy jak tutaj, czy Kent, to jest dźwięk miasta. Tam, na terenach tych tyłach SGGW, tam do niedawna jeszcze była prawie że wieś. Więc ja się musiał ruszać z Warszawy, żeby nagrać coś takiego właśnie ruszający po polnej drodze samochód. Więc radio wymusza pewnego rodzaju takie myślenie w tych kategoriach. Ale podobnie też się robi reportaż telewizyjny czy film dokumentalny. Że musimy myśleć w kategoriach finalnego produktu. Czyli jedziemy nagrywać bardzo ciekawą rozmowę z naszym bohaterem, ale musimy też myśleć, czym my tę rozmowę przykryjemy. Bo dzisiaj nikt nie obejrzy gadające głowy. Dzisiaj to musi być opowieść. Tak jak w radiu są dźwięki, tak w telewizji czy w filmie są jakieś obrazy, o których my jadąc już musimy myśleć wcześniej. Aha, bohater mieszka nad jeziorem,
Więc dobrze by go było czasem może wyjąć z tego domu i nagrać coś z nim też nad jeziorem. Może to być ławeczka, prawda? Gdzie on łowi ryby. Ładny obrazek, ładny, prawda? Nasz bohater łowi ryby i coś mówi. A my to filmujemy od tyłu. Zachodzące słońce. Coś się dzieje, prawda? Jeśli jest jezioro, to może też sfilmujemy jakąś łódkę z oddali, gdzie tam wędkarze są i coś tam łowią, prawda? A piękne jezioro jest pewnie czasem, byliście jak nie, to teraz jedziecie na wycieczkę z tego względu na Mazury. Jezioro piękne jest na przykład o wschodzie słońca, piąta rano. Wiem, się widzieliście, to się unoszą nad wodą takie mgły, tak, jakiś po prostu z jakiejś powieści science fiction historia. Czasem jest tak, ja to pamiętam, jak byłem właśnie jak jeździłem na obozy harcerskie, czasem jest tak, że jest styk, że nie ma linii horyzontu, że są takie mgły, że widać gdzieś tafle jeziora, ale nie widać horyzontu, wszystko się zlewa. No, obraz jak naprawdę z końca świata. Więc takie rzeczy do filmu pasują, no, mogą być piękne, a zarazem też jakieś symboliczne. Trzeba w tych kategoriach. A jest coś takiego, czego pan nie lubi w swoim zawodzie? Dziennikarstwo? Albo wreszcie nienawidzi? Wiesz, czego bardzo nie lubię? Bardzo nie lubię w tej pracy, czego znaczy nie lubię. No, to jest, to się z tym wiąże, to jest druga strona medalu. Bardzo dużej łatwości, z jaką niektórzy bardzo chętnie krytykują cudzą pracę, nie znając w ogóle tajników, prawda? Czyli za przeproszeniem ktoś taki jakby dopiero wkracza w dorosłe życie, krytykuje kogoś takiego jak pan minister, że tam coś powiedział albo czegoś nie zrobił. No, mnie uczono kiedyś, była taka inna zasada, że każdy ma swoje miejsce w szeregu, tak? Że można o czymś dyskutować, ale nie wypada za przeproszeniem małolatowi krytykować dorosłych. Wiem, że dziś są inne czasy, ale trzeba zachować jakiś umiar. Więc w tej pracy bardzo trudne jest właśnie bardzo duża chęć dołożenia komuś za wszelką cenę. Ale z drugiej strony też nie lubię, no, trudno to robić w tym zawodzie, jest bardzo duża zawiść. Bardzo duża niechęć ludzi, którzy ze sobą pracują. To jest trochę tak, jak można się w takim pomieszczeniu jak tu. Są ludzie, którzy się na co dzień znają, widują, ale nie każdy się z każdym lubi. Nawet jeśli jest w jednej klasie, to może tego kogoś tam obok bardzo nie lubić. Zrobi wszystko, żeby mu podłożyć nogę. Niestety w moim zawodzie, w tym zawodzie twórczym, jak jest dziennikarstwo, aktorstwo, filmowanie, to jest na porządku dziennym, prawda? Nie lubimy się wzajemnie, mimo że się jakoś tam tolerujemy. To jest ogromna konkurencja. Kto będzie szybszy? Kto będzie lepszy? Kto zdobędzie większą sympatię widzów? Kto zdobędzie większą sympatię szefa? Słuchajcie, to jest tak, że jak na lekcji fizyki, jak zanurzyć taką butelkę do cieszy, prawda, to ona ma parcie z góry, prawda, dobrze pamiętam, ale ciśnienie ze wszystkich stron, tak? Równomierne, tak? Ciało zanurzone ma ciśnienie ze wszystkich stron takie same. To trochę tak, tak osoba jak ja, jest narażona na ciśnienie od szefa, od widzów, kolegów z pracy i często rodziny, bo rodzina mówi, kurde, kolejny weekend, kiedy pracujesz, to nie ma czasu, żeby pojechać na rowery. Albo nie ma czasu, żeby wspólnie posiedzieć i pomóc telewizji, albo nie ma czasu, żeby pomóc dzieciom w lekcjach, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No więc to jest ta trudność, której nie lubię, która jest w tym zawodzie nieodłączna. No, myślę, że dużo łatwiej jest w takiej sytuacji umownie kierowcy autobusu. No przecież też ma trudną rolę, prawda? Bo też jest rozliczany przez dyrektora, przez was, przez innych nauczycieli. Przez rodziców, którzy mają wiecznie pretensje, że tam czegoś nie ma, bo coś jest. No. Są takie zawody, które są wymagające i trudne. Menadżera o wiele łatwiej sprawdzić, słuchajcie, tak? Jakiegoś tam na przykład handlowca. Albo się sprzedają dobrze w samochody Volkswagen, albo źle. Są wyniki, jest premia, jest dobrze, prawda? W przypadku aktora, dziennikarza, pisarza, strasznie trudno jest to ocenić, bo słuchajcie, można zrobić dobry film, tylko go ludzie nie chcą oglądać. Teraz pytanie czemu? Bo a. albo został źle zareklamowany, b. nie w tym miejscu, bo bardzo często można zrobić na przykład dobry film, ale go umieścić o godzinie 16, kiedy nikt nie ogląda telewizji, prawda? I jest, nikt go nie obejrzy. A jak go wrzucić o 21, no to wtedy jest zupełnie inne widownie, obejrzy, prawda? Albo c. film po prostu jest gniotem, no. Artysta wydaje mu się, że zrobił dzieło, a tak naprawdę to jest hała. Bo bardzo często artyści mają rozdęte ego, unoszą się, czasem się mówi, metr na ziemię. Tym, kto jest słabszym artystą, tym ma większe rozdęte ego. I bardzo łatwo go urazić, mówiąc mu szczere trzy słowa. To jest hała. Pomyślę sobie, to jest atak na niego.
właśnie też w tym zawodzie jest bardzo obecne, że często jakąkolwiek próbę oceny ludzie bardzo często odbierają jako atak personalny. A ty mnie krytykujesz, mój reportaż, bo ty mnie nie lubisz, prawda? Bardzo często jest to takie, że ludzie są zamknięci w sobie, odporni na jakąkolwiek ocenę, czy właśnie krytykę twórczą. W tym zawodzie to jest bardzo powszechne, że na każdym kroku musimy być przygotowani na krytykę ze strony dyrektora, kolegów, odbiorców. Jest to bardzo trudne i szybciej człowiek do tego dojrzeje, przygotuje się i dojdzie do niego, że to jest tak, to lepiej. To może pytanie, jak pan radzi sobie z tą konkurencją, z tym wszystkim? Jak pan przygotowuje się do swojej pracy i robi, co pan robi, żeby jednak być profesjonalistą i wykonywać swój zawód jak najlepiej? Ja jestem dziennikarzem informacyjnym, czyli niestety muszę być na stand-by'u 24 godziny na dobę. To jest straszne. Wczoraj rano włączam radio i co ja dowiaduję się o zamachu, który był po północy, tuż przed północą. Zobaczcie, ja już poszedłem spać i nie wiedziałem. To pokazuje, jak ten świat się szybko zmienia, w sensie takich bardzo ważnych wydarzeń. Bo to nie było tak, że tam wiał wiatr, zwiał drzewo, tylko to są wydarzenia, które, zobacz, jakby się mówi potem przez dwa kolejne dni. Dzisiaj od rana też tylko o tym się mówi w radiu czy w telewizji. Pytania do gości w studiu, polityków też są o tym. Więc jak ja się przygotowuję? Na każdym kroku w domu mam jakąś karteczkę, na której zapisuję sobie jakąś myśl, albo coś, co usłyszałem w radiu, w jakimś wywiadzie, jakiś cytat, żeby mi nie uciekł. Że jak przyjdę do pracy, albo zaraz wyjdę z kimś rozmawiać, bo często mam poranne wywiady też, żeby mieć konkretny cytat, mieć jakiś punkt zahaczenia do tej osoby, z którą będę rozmawiał. Więc ja właśnie się przygotowuję, słuchajcie, 24 godziny na dobę. Nie mam odpoczynku, gdzie wolny. Sejm, nie sejm, inne wywiady. Dzisiaj, słuchajcie, też jest tak, 3 lat temu 10 powiedzmy, świat taki, który ja opisuję, tak, czyli ten polityczny, informacyjny, działo się tylko w Sejmie, na konferencjach prasowych, generalnie w mediach, tak, typu radio, gazeta, telewizja. Dzisiaj co najmniej połowa tego, o czym ja mówię, dzieje się tu. Jakiś pan minister coś powiedział, drugi były pan minister na Twitterze to skomentował i już jest awantura. Jeśli mnie by tam nie było, jeśli nie miałbym dostępu, to w ogóle nie wiem, o czym jest dyskusja, prawda? Czasami są to takie burze w szklance wody, ale czasami są to rzeczywiście jakieś słowa, które paść nie powinny i wokół których potem rzeczywiście trzeba zrobić dyskusję. Czy minister miał prawo, czy nie miał prawa, czy zrobił dobrze, czy źle. Więc dzisiaj tych miejsc, w których są te wydarzenia ważne dla mnie, z mojego punktu widzenia zawodowego, jest tak dużo, że ja, słuchajcie, czasami może wybiegnę myślą do przodu i kolejne pytanie, na nie odpowiem. Ja czasami już mam dość, bo to jest trochę tak jak taki czajnik, który jest postawiony na gazie i już tak paruje, że ta pokrywka zaraz mu wyskoczy, prawda? Z fizyki też pewnie wiecie, że jak się podgrzewa wodę, to rośnie ciśnienie w tym pomieszczeniu, w tym obszarze między powierzchnią wody, a powiedzmy pokrywką. I to ciśnienie rośnie i potrafi czasem rozerwać taki zbiornik. Z tą pokrywką ona pójdzie do góry, prawda? Już czasami tak po prostu to wszystko wychodzi bokiem, bo to jest ciężkie, bo ile można być na stand-by'u? Ile można zajmować mózg tylko i wyłącznie tym? Czasem mózg musi odpocząć, choćby po to, żeby potem chłonąć jak gąbka kolejne informacje. Więc to jest dla mnie największy kłopot dzisiaj, ta mnogość różnego rodzaju wyzwań, wydarzeń, których ja nie mogę ominąć, chcąc nie chcąc. A ma pan może wiersz swego i to? Nie mam. I nigdy nie miałem, słuchajcie. Zawsze mnie też uczono, jak kończyłem taką podyplomową dziennikarstwo, to zawsze mnie uczono w ten sposób, bo myśmy też wtedy pytali, na kim się wzorować. I mądrzy profesorowie zawsze mówili, na nikim. Wybierzcie sobie kilku zdań waszych najlepszych i bierzcie od każdego to, co ma w sobie najlepsze. Jeden ma w sobie taką fajną pewność siebie. Drugi łatwość wypowiadania się. Trzeci uśmiech, prawda? Starać się łączyć te wszystkie rzeczy, albo grymas, zależy kim chcemy być. Łączyć też te 3, 4, 5 rzeczy w sobie i starać się to, ładnie to powiem, implementować, tak? Czyli wkładać w praktyce. Nie zawsze to się udaje, bo czasami myślimy, że jesteśmy już całkiem fajni, a widzowie czy szefowie oceniają to zupełnie inaczej. Ważne, żeby mieć w sobie tą pokorę, powiedzieć, oni to robią dla mojego dobra, nie po to, żeby mnie
zbanować, jak to się dzisiaj mówi, tylko po to, żeby coś ze mnie w przyszłości było lepszego, prawda? To mówi Pan, jak dużo wspomina o mediach społecznościowych. Na pewno spotyka się Pan z jakimkolwiek hejtem ze strony Pana. Codziennie. Codziennie, właśnie. To jak Pan sobie z tym radzi? Coraz lepiej. Coraz lepiej, bo coraz mniej, że tak powiem, się tym przejmuję. To jest jedyny ratunek, dlatego że bardzo często, słuchajcie, robią to ci, którzy nie mają nic do powiedzenia, poza tym, że lubią kogoś zmieszać z błotem, b, nie mają żadnych dokonań, ale się wymądrzają. Bardzo często to są kompleksy po prostu. C, mają zły dzień. I co jest najlepiej zrobić? Wyładować się na słabszym. W tym znaczy słabszym, że no, to jest anonim, prawda? Jędrek, jeden pisze do mnie taki owaki, prawda? Anonim. I teraz tak, ja kiedyś byłem trochę głupszy i odpowiadałem bardzo często na te zaczepki. Dziś już nie odpowiadam, milczę jak kobra. Na tej zasadzie, że lepiej nie tykać czegoś, co śmierdzi. No bo nikt o zdrowych zmysłach, nikt, kto ma dorobek, nikt, kto ma coś do powiedzenia, nikt, kto jest na jakimś poziomie, nie będzie niszczył innych ludzi w ten sposób. To robią tylko sfrustrowani, bardzo mało pewni siebie, czy wręcz pełni kompleksów ludzi, mali, podni, prawda? Więc odpowiadając, wchodząc w ich grę, ja tylko robię przyjemność. Także też przestrzegam Was przed tym. Wchodząc w ich buty, w ich kolejny, oni Was tylko jak szatan wciągają, prawda? To są sieci, które na Was zarzucają. Więc jak z takimi ludźmi dyskutowałem, to było tylko właśnie, to było tak jak na myszkę zastawić pułapkę. Prawda? To była pułapka na mnie. Dyskutowałem, to już od razu, patrzcie, odezwał się, a powinien milczeć, prawda? To jest na tej zasadzie. Albo milczę, to tam jest, powinien odpowiedzieć, a milczy debil. Ale po jakimś czasie to uschnie. Nie warto się w ogóle czymś takim zajmować. To jest tak, jak ktoś, albo ktoś nienawistnie coś mówi, albo nienawistnie milczy. Dla ludzi, którzy kogoś nienawidzą wręcz chronicznie, to nie ma znaczenia. No, każda deska, każdy kij, każdy kamień będzie dobry, byleby tylko przyłożyć, prawda? Więc dzisiaj jestem bardziej odporny na to. Powiem Wam na koniec jeszcze, kiedyś taki jeden troll, jak mu coś tam właśnie troszkę tak, ja zawsze staram się kulturalnie odpowiadać, po paru dniach mnie przeprosił za te hejty, stwierdząc, że miał po prostu zły dzień w pracy i musiał naśmieć tą swoją frustrację i złość. Teraz takie pytanie, może Pan raczej nie chcieć na to pytanie może odpowiedzieć, ale nazywał Pan kiedyś TVN24, tak. A teraz obecnie w TVP, czy jest jakaś różnica pomiędzy tymi telewizjami? Może co jest dobrego od TVN-ie, a co dobrego TVP? Różnica jest zawsze między wszystkimi telewizjami. Ona jest jak najbardziej dopuszczalna, jak najbardziej dobra, dlatego że najważniejszym czynnikiem w tym wszystkim jest widz. Jego pilot. Albo będzie chciał to oglądać, albo nie. TVN24 jest firmą prywatną, zupełnie inaczej zarządzaną. Należącą do wtedy jednego człowieka, dzisiaj to tam, jak mówiłem, może i kupili Amerykanie, więc jest to jeszcze pewnie w inny sposób, nawet nie wiem, bo tam od lat nie pracuje, zarządzane w sensie kultury zarządzania, prawda? Jak firma ma jednego właściciela, to jemu ewidentnie zależy na tym, żeby inwestować w firmę, inwestować w ludzi, inwestować w tych najlepszych z jego punktu widzenia. Kiedy firma jest państwowa i bardzo często zmienia swojego szefa, zmienia zarządców, to bardzo często im zależy chwilowo, niestety, żeby inwestować w tych, którzy są im w jakiś sposób przydatni, przychylni, mili itd. Co nie zawsze się w parze z ich jakby jakością pracy. I to jest ta podstawowa różnica. Można chwalić czy krytykować jedną stację czy drugą prywatną za ich profil, za program, za dziennikarzy, którzy tam są, ale to jest jakby wybór szefa. My jako widzowie możemy to oglądać lub nie, prawda? Natomiast z firmą publiczną, państwową, no jest troszkę inaczej, no bo ona jest finansowana z naszych podatków w jakiejś części, w jakiś sposób, prawda? I tutaj my, jako odbiorcy, powinniśmy i mamy większy wpływ, mamy jakby większe prawo do oceny tych firm, no bo gdzieś tam w jakiś sposób one są z naszych podatków finansowane. Stacja prywatna nie, bo to są pieniądze danego człowieka, plus pieniądze oczywiście gigantyczne z reklam. No to jest jego prywatny biznes, robi co chce. Jeszcze wracając, jaka jest różnica, no ja podziwiam TVN za
za oprawę, bo dziś żyjemy też w takich czasach, kiedy zobaczcie, no takie ciastka są i są też inne, właściwie takie same. Czym one się różnią? Opakowanie. Opakowanie plus marketingiem. Mamy wspaniałe opakowanie, dzięki czemu klient, jak zobaczy te ciastka na półce w sklepie, sięgnie przez jakiś impuls po to, a nie po coś innego. Jeśli opakowanie będzie szare, założymy się z pewnością, że klient albo jeden na stu pójdzie i to kupi. Jeśli będzie ładne, kolorowe, krzykliwe, kupi. Jeśli te ciastka będą też reklamowane w telewizji, z miłą panią, uśmiechającą się rodziną, która jedzie na piknik, też gdzieś ktoś, kto idzie do sklepu, ma w podświadomości, to wkute. Bo nawet jeśli my nie oglądamy reklam, nie jesteśmy czuli, ale idziemy do sklepu, gdzieś już tam się kojarzy marka, nazwa z czymś dobrym, założę się, na pewno to weźmiemy. Idziemy do sklepu kupić samochód do dealera. Jaki przede wszystkim? No wiadomo, że tani. Znaczy im tańszy, tym lepszy, bo możemy sobie na to pozwolić. Ale też bardzo często jest tak, że jak już ktoś ma jakiś tam poziom wydatkowania, te samochody są bardzo do siebie często i jakościowo, i finansowo zbliżone, to czym się potem kierujemy? Też reklamą, ale bardzo często nie telewizyjną czy radiową, tylko taką szeptaną. Bo Janek miał i mówi, że tata jeździł 10 lat, w ogóle się nie psa. A, bo Volvo to jest szwedzka jakość, super, tak? Ludzie często zapominają, że dzisiaj Volvo to jest marka jaka? Chińska, prawda? Ale dziś nam zostało, że to szwedzka jakość, niezawodność. Tak samo Volkswagen, super niezawodny samochód, prawda? Bardzo często ten Volkswagen jest dzisiaj składany w Hiszpanii, o czym my nie wiemy. I ta jakość dawna niemiecka nie do końca jest zgodna z prawem. Japońskie samochody też nie przywieźli, dawno temu był uznawany kiedyś tak. Też teraz do niedawna koreańskie, jako plastik, hała i tak dalej. Kiedyś, lat temu 30. Dzisiaj japońskie samochody są symbolem niezawodności. Więc jak pytacie o telewizję, no to bardzo często jest też tak właśnie, że ludzie kierują się czymś w rodzaju właśnie takiego do marketingu, reklamy natywnej. Ktoś mi powiedział, to jest dobre, to się ogląda, a jesteśmy z dużego miasta, bo duże miasto ogląda tylko taką, a nie inną telewizję, bo inna jest bardziej miasta, a tutaj wielkomiejska to jest taka, prawda? Najważniejsze z punktu widzenia danej stacji, czy programu, aktora, dziennikarza, żeby zbudować sobie jakąś tam markę w sposób czasami trudny, czasami łatwiejszy, czasami mniej uczciwy, czasami bardziej uczciwy, bo jak zdobędziemy i zbudujemy tą markę, to choćby nie wiadomo co, to zawsze przy największych turbulencjach będzie jakaś duża grupa naszych wiernych fanów, dzięki którym będziemy w stanie przeżyć. Ja mam teraz takie pytania związane z polityką i z dzisiejszym rządem. Pan jako dziennikarz TVP, telewizji publicznej, na pewno jest postrzegany przez niektóre osoby i utożsamiany z dzisiejszym rządem i partią rządzącą. Jeżeli oczywiście pan mógł i zechciał odpowiedzieć na to pytanie, czy popiera pan rząd, który teraz panuje, czy na to pytanie nie odpowiem, bo nawet nie powinienem odpowiedzieć, dlatego że uważam, że zaletą takiego dziennikarza jak ja jest transparentność, przejrzystość, czyli to, że ktoś włącza sobie program i nie wie, jakie mam poglądy i widzi, że ja rozmawiam z politykiem takim czy innym, na tej zasadzie, że próbuję dociec prawdy, a nie wykazuję swoje sympatie albo antypatie, prawda? Natomiast, więc tu wstrzymam się zasady, żeby nigdy o tym głośno nie mówić i mocno recenzować dokonania jednych, drugich czy trzecich. Natomiast jeśli pan mówi o tym pierwszym jakimś tam skojarzeniu, no to ja pracuję w telewizji polskiej, słuchajcie, bo ja zanim przyszedłem do rady, to też miałem taki epizod krótki w telewizji tej warszawskiej, czyli w Złocie w roku 1963, 1964 czy 1995. Więc można powiedzieć, że związany w jakiś sposób z tą telewizją jest to prawie 30 lat, tak? Więc mogę powiedzieć tak, że byłem związany z 50 wcześniejszymi ekipami. W Wiadomościach pracuję już od roku 2004, czyli policzmy ile lat? 13, tak? No to ile ekip rządowych już przeszło, tak? I dziś jest po prostu bardzo mocne są, jest rozchwiane to wszystko jest, tak? Bardzo silne są emocje, bardzo jedni próbują te emocje podgrzać, stąd też takie opinie, no. Lat temu 6, nikt nie mówił o dziennikarzach takich jak ja, którzy są w tym miejscu, czyli Wiadomości, że są związani z jakimś tam rządem czy z opcją polityczną, prawda? Dzisiaj bardzo często tak się mówi, bardzo często próbuje się, jak to się mówi, wrzucić, wcisnąć komuś dziecko w brzuch. Czyli wcisnąć komuś coś, co nie do końca jest zgodne z prawem. No. Nic na to nie poradzę. Mogę tylko współczuć tym, którzy tak widzą świat w takich, w
tak łatwych barwach, czyli w czerni i bieli. Świat jest kolorowy, nigdy nie ma tylko dwóch barw. To jest takie pytanie, co pan sądzi o Brexicie? Strasznie trudne pytanie. Ja myślę tak. Po pierwsze, powiem tak, Brytyjczycy absolutnie mieli do tego prawo. Nie krytykuję ich za to, to jest ich suwerenna decyzja. Boli mnie to, że bardzo często jest tak, że suwerenne decyzje inni potrafią krytykować z pozycji siły, więc ja staram się tego nie robić. Natomiast z punktu widzenia Europy, a szczególnie Polski, mogę powiedzieć, że żałuję, dlatego że wspólnota europejska traci bardzo silnego, bardzo przewidywalnego, bogatego, rozwiniętego gospodarczo i silnego wojskowo sojusznika. Ja wiem, że Wielka Brytania pozostanie członkiem NATO, ale no, troszeczkę już skrócz na inne zasady. Wspólnota, tracąc Wielką Brytanię, traci bardzo ważnego płatnika. Więc ten budżet unijny będzie wiele słabszy. Więc uważam, że jest to z punktu widzenia wspólnoty i interesów wspólnoty jako całości, no zła, trudna decyzja, no, ale trzeba jakoś z nią żyć. Trzeba się do niej dostosować. Myślę sobie też, że oby Polacy, którzy tam pojechali, nie mieli już z tego typu kłopotów za jakiś czas, oby nie. Ale z drugiej strony myślę sobie tak, że sporo z nich, którzy tam wyjechali, już zostali. Zostali dlatego, że tutaj w kraju nie mieli takich warunków bycia, życia, pracy. Może jeśli tam będą mieli trudności, wrócą tu i swój potencjał, który tam zdobyli, będą mogli wykorzystać w Polsce. Z korzyścią dla nas wszystkich, prawda? Założą firmy, pokażą innym, jak te firmy się prowadzi. Słuchajcie, jak ja w roku 92, kończąc Politechnikę, bo jak już powiedział pan profesor, jest inżynierem z wykształcenia, zacząłem szukać pracy, odpowiadałem na każde zgłoszenie. Byłem w wielu miejscach, były to firmy wtedy stawiające pierwsze kroki zagraniczne. W jednej z nich pan mnie spytał po angielsku, oczywiście, bo to były rozmowy po angielsku, czy ja mam jakieś doświadczenie zagraniczne. Więc ja mu mówię, a oni wtedy nie rozumieli trochę Polski. Nie wiedzieli, żebyśmy nie mogli wyjeżdżać za granicę. Więc ja mówię, no nie mam, no bo jak mogłem mieć, gdzie ja mogłem zdobyć? No nigdzie pan nie był, za granicą pracował. Ja mówię, no pracowałem jako student, ale to wstyd mi mówić. A gdzie? Ja mówię, no w Londynie byłem, pracowałem tu i tu, tu. No to świetnie. To pan zna zachodnie standardy pracy. Pan wie, co to jest ciężka praca, pan wie, co to jest zdobyć pieniądze, pan wie, jak zdobyć pracę. Plus od razu pana przyjmuję, prawda? Bo takich ludzi jak ja wtedy w Polsce nie było zbyt wielu, którzy mogliby pochwalić się, że zdobyli doświadczenie gdzieś za granicą. Dla niego nawet doświadczenie takie typu sprzedawca w sklepie czy kelner w Pęgu, bo taki wtedy byłem, to było coś, co od razu zdobywało u niego punkty. I ci ludzie, którzy by wrócili z Wielkiej Brytanii, oni mają dla nie wszystkich, ale wielu tutaj w Polsce, coś, czego ci tutaj nigdy nie będą mieli. Bo oni wiedzą, jak trudno jest założyć własną firmę, ale jak łatwo z kolei zdobywać takie doświadczenie. Oni mają coś, czego w Polsce ludzie nie mają i coś, dzięki czemu mogą zdobywać, moje zdanie, szczyty. Więc z punktu widzenia polskiej gospodarki byłoby dobrze, żeby część tych ludzi do Polski wróciła. Zainwestowała swoją wiedzę i pieniądze tutaj. Dzięki temu wzrost gospodarczy byłby lepszy, a na pewno większy jakościowy. A jak by pan mógł zachęcić dzisiejszą młodzież, która chce emigrować do innych krajów Unii Europejskiej, albo nawet poza Unię, żeby pozostali w naszym kraju? O Jezu, jest to strasznie trudne zadanie, słuchajcie. U mnie w pracy jest tak, że ja jako prezenter, jako dziennikarz pojawiający się na ekranie, na antenie, przysługuje mi fryzjer. I tam jest jedna fryzjerka, jedna dziewczyna, której siostra już dawno temu wyemigrowała do Liverpoolu. Razem z mężem, słuchajcie, pracują w takiej fabryce składni mrożonych. Bo jest okropna praca. Kto by chciał pracować często po nocy w takim miejscu? Chłodno, zimno, bez okna, makabre. Pojechali, dobrze żyją, stać ich na wiele, próbują tą siostrę ściągnąć. A ona mówi, nie, no właśnie nie, ja tu zostanę, bo ja będę miała tak dobrze jak tu, prawda? Jestem fryzjerką, mam ciekawą pracę, zarabiam przyzwoite pieniądze, poznaję ciekawych ludzi, po co, prawda? Że pracuję tak jak oni w tej chłodni, no bez sensu. Więc ja myślę, że najlepszą zachętą dla ludzi młodych jest to, żeby zdobyć takie wykształcenie, żeby móc je wykorzystać tu w Polsce. Jakiś czas temu była straszliwa moda na, słuchajcie, kończenie właśnie marketingu. Było więcej specjalistów od marketingu niż inżynierów do produkcji. Dziś to się na szczęście zmienia, bo się nagle okazało, że tych specjalistów od marketingu już się nie potrzebuje.
było mnóstwo finansistów niższego szczebla, nie takiego menedżerskiego, tylko niższego szczebla, po SG, po ekonomii. Nagle się okazało, że dla nich pracy nie ma. Czemu? Bo cała bankowość przechodzi do internetu i tych takich niższych specjalistów w bankach już nie potrzebują, bo się banki zamykają, zamykają się oddziały, bo wszystko przychodzi do internetu. Więc z punktu widzenia waszego trzeba myśleć, tak jak ja pokazałem, jak ten film się robi, prawda? Nie o krok do przodu, tylko o dwa. Co może w przyszłości być takim zawodem, który da mi A, satysfakcję, bo cały czas uważam, że to jest najważniejsze w życiu, żeby robić to, co się naprawdę lubi. Bo jeśli wychodzimy do pracy, której nienawidzimy, jeśli pracujemy z ludźmi, których nie cierpimy, no to nasze życie będzie koszmarem. A jeśli będziemy chodzić z domu codziennie, czy jak ja pracuję, przecież mnie bardzo często w domu nie ma w święta, nie ma w sobotę, nie ma w niedzielę, długich weekendów nie ma, prawda? Przynajmniej w całości. Jeśli bym tego nie lubił, to co robię, no to byłby koszmar dla mnie. Ale ponieważ lubię, to nie jest koszmarem, czy wychodzę do pracy z przyjemnością. Więc trzeba myśleć do przodu, żeby nie musieć wyjeżdżać. Moim zdaniem takimi zawodami przyszłości, przynajmniej dające się przewidzieć przyszłości, to są na pewno zawody związane z opieką nad ludźmi starszymi. Bo jesteśmy społeczeństwem, które się, nie wiem, czy wiecie, starzeje. Bardzo szybko niestety. Za latem, już nie pamiętam ile, będzie nas o 5 czy 6 milionów mniej. Czyli ja już będę tym pokoleniem, gdzie będzie więcej starszych niż młodszych. Czyli wy będziecie niestety musieli pracować na takich jak ja. Więc co to znaczy? Będą potrzebni w przyszłości specjaliści od leczenia osób starszych, opiekowania się osobami starszymi, rehabilitacji osób starszych. Nie każdy będzie niepełnosprawny, tak? Będą ludzie starsi, bogaci, więc będą potrzebni ludzie, którzy będą oferowali rozrywki dla ludzi starszych. Kiedyś poznałem taką starszą panią, która wyszła za Amerykanina i mieszkała, słuchajcie, nie Kalifornia, na Florydzie. Bardzo gorący stan, prawda? Miejsce takie, gdzie właściwie ciągle są upały. Co tam powstało, słuchajcie? Centrum handlowe dla Amerykanów. Centrum handlowe, gdzie oni mogą spędzić cały dzień. Jest specjalny, darmowy autobus, który zabiera z danego osiedla emerytów, wsiadają rano, jadą do tego centrum i tam mają kawiarenki, sklepiki, ławeczki, gdzie mogą przez cały dzień sobie siedzieć w chłodzie bez klimatyzacji, popijać kawkę, gadać ze znajomymi, grać w szachy w miejscu ładnym, suchym, bezpiecznym i co najważniejsze zdrowym. Bo jak wiecie, no osoba starsza, jak jest za gorąco, może dostać wylewu, prawda? Więc ktoś pomyślał o takim centrum dla tych ludzi, przy okazji to miejsce, gdzie oni zostawią swoje realne, duże pieniądze, prawda? Więc trzeba myśleć w tych kategoriach, jak pytacie, co zrobić, żeby ludzie nie wyjeżdżali. Żeby mieć ciekawy zawód, ale taki, który będzie dawał jakąś unikalną pozycję w przyszłości. Myślę, że w dającej się przewidzieć przyszłości takim zawodem cały czas będą zawody związane z programowaniem komputerowym, prawda? Wszyscy informatycy będą mieli zajęcia. Ale za lat 50, nie wiem, być może te wszystkie czynności będą wykonywały roboty, a człowiek będzie skazany już tylko na pracę niewolniczą. To trzeba mieć umysł Lena. Nie wiem, nie potrafię tego przewidzieć. Ale myślę, że uczciwe uczenie się na każdym etapie, czy to jest gimnazjum, czy liceum, czy potem studia, też łatwość i gotowość do zmiany. Bo bardzo często jest tak, że ludzie niestety, to tak było 10-15 lat temu, że szli na studia takie i oczekiwali ofert pracy tylko w tej branży. I potem mówili, nie no, ja nie mogę, ja kiepski, ja nie mogę znaleźć pracy. Nie ma pracy, w tym kraju nie ma pracy dla osób z moim wykształceniem czy z moimi kwalifikacjami. A nie możli żadnego wysiłku w to, żeby być może pójść na jakiś tam kurs dokształcający, albo żeby poszukać pracy w innym miejscu, prawda? Nie zrobili nic ze swojej strony, żeby wykazać się jakąś inwencją, żeby znaleźć tą pracę. Bo być może ktoś szuka ludzi z ich wykształceniem, ale z jakąś taką inną wrażliwością, którą tylko trzeba wykazać. Więc wy musicie być gotowi, że w waszym życiu zawodowym moi rodzice, czyli wasi dziadkowie poniekąd, jak mieli zawód wyuczony, to oni go już do końca życia. Moja mama jako lekarz przepracowała w jednej przychodni zdrowia prawie całe życie. Mój tata w jednym biurze projektów też przepracował całe życie. Dziś nie ma tak. Dziś jest tak, że raz tu, raz tu, raz tu. A wy musicie być przygotowani
że być może w swoim życiu będziecie zmieniać nie to, że miejsce pracy, tylko profesję kilka razy w życiu. Że być może, nie wiem, zaczniecie pracę jako lekarz przychodni zdrowia, ale potem stwierdzicie, że jest za dużo lekarzy, dokształcicie się i będziecie lekarzem jakimś tam innym. A potem stwierdzicie, że już nie macie na to sił, czasu, energii i będziecie na przykład menedżerem zdrowia. Albo zostaniecie jakimś handlowcem, albo marketingowcem od zdrowia, prawda? No nie ma nic gorszego niż marketingowy zdrowia, który skończył tylko SGH i nie ma nic pojęcia, a jak krwi złamanej nogi się boi, tak jak ja. A jeśli ktoś jest po medycynie i jest marketingowcem, albo jeszcze coś tam potrafi robić, to jest w swojej dziedzinie unikalny. I ktoś taki nie wyjdzie za granicę, bo on zawsze za granicą będzie popychadły. Zawsze. Rozmawiałem ostatnio, uczestniczyłem w takim forum polsko-brytyjskim i powiedziano mi tam, Brytyjczycy, albo Polacy, którzy tam się urodzili, mówili, że nawet my, urodzeni tam Polacy, mamy kłopoty, bo społeczeństwo brytyjskie jest społeczeństwem kastowym. W Stanach tego nie ma, bo w Stanach każdy jest skądś, każdy jest przybyszem, każdy przez to jest równy. Chociaż oczywiście są arcybogaci ludzie, mieszkający właśnie w Kalifornii czy na Florydzie, niedostępni, ale o takich nie mówimy. I w społeczeństwie brytyjskim każdy z zewnątrz będzie postrzegany inaczej. Nikt z zewnątrz nie zrobi takiej kariery, jaką by zrobił u siebie. Ktoś taki jak ja, dziennikarz, prawda? Nawet jak mówię biegle po angielsku, zawsze będę mówił z innym akcentem. Nie dostanę pracy w telewizji. Może bym dostał jako researcher, czy ktoś taki, kto pomaga gwiazdom, parzy im herbatę, albo ktoś taki techniczny, kto przytnie kabel, ustawi statyw. Tak? Tutaj jestem na jakimś jednak nie wszystko poziomie. Mam być nielubiany, hejtowany, mieszane z błotem i tak dalej, ale jest druga grupa, która powie, nie no, wspaniały człowiek, ale my tylko dla niego włączamy telewizor. Tam, gdybym pojechał i gryzł trawy, to do końca życia nie będę miał ćwierci tego, co mam tutaj. Więc jak pytacie, co zrobić, żeby zachęcić młodzież, żeby nie wyjeżdżała, no właśnie mieć coś takiego w sobie, co sprawi, że tutaj też można osiągnąć sukces, a życie pokazuje na co dzień, że można osiągnąć sukces w wielu dziedzinach, w wielu branżach, tylko trzeba tego chcieć. A czasami niektórzy chcą za wszelką cenę i za szybko, to też jest niedobre. Nie, nic tu nie osiągnąłem, pakuję się i wyjeżdżam. A po paru latach się okazuje, że niestety, no, tam jest ciężko, brakuje polskiego chleba, brakuje polskiego lata, brakuje polskich gór, brakuje tego czegoś, co tu jest i my czego na co dzień nie doceniamy, a tam tego nie mamy i za tym po prostu tęsknimy. Ja na Twitterze prowadzę różnego rodzaju rozmowy z różnymi ludźmi rozsianymi po całym świecie i uwierzcie mi, tęsknota ludzi, którzy wyemigrowali lat temu nawet 30, czyli oni już się ułożyli tam, prawda, do Polski, jest tak ogromna, że oni czasami płaczą wieczorem. Płaczą wieczorem. I często mi mówią tak, czy tam ogólnie, bo to jest forum takie ogólnodostępne, tylko dziecko zda maturę, czyli osiągnie jakiś tam poziom nauki w tej szkole, to wiadomo, że my, mimo wszystko, że jesteśmy krajem coraz lepiej rozwiniętym, postrzeganym i tak dalej, i tak dalej, to jednak zagraniczne wykształcenie tutaj dziś się cały czas dużo bardziej liczy niż to polskie. Ono może być gorsze merytorycznie, bo nasze szkolnictwo, szczególnie wyższe, wcale nie jest takie złe. Ale gdzieś tam ten zagraniczny papierek otwiera furtki. A jak jeszcze zrobimy sobie tutaj coś, prawda, no to jak mamy podwójne wykształcenie, to na pewno otworzy wiele drzwi do naszej przyszłej kariery. Więc ja też rozumiem, że oni mówią, niech dzieci skończą szkołę, będą wydali biegle językiem, to my tu wrócimy, prawda? Za długo. Właśnie już na koniec. Przepraszam. Nie chcę niczego przerywać. Absolutnie. Ja się chciałem się z panem i z państwem pożegnać, muszę jechać do liceum. Ale widzę, że jest tak w porządku, że lepiej być nie może. Co nie oznacza, że nim powstaje piątki, bo na pewno nie. Dziękuję bardzo. Zasłużyli. Za przyjście serdecznie. Tam jest wielka księga honorowa. Mam nadzieję, że pan ją poprowadzał. Panom również dziękuję serdecznie. Tak od razu z góry. I panom technicznym również. No i się ulatniam do liceum. Niech pan potem spyta młodzieży, jak się spisali nasi adepci, bo to nie mnie oceni. Proszę. Jak się spisują adepci? Najlepsi na świecie. No proszę bardzo. Dobra. Dzięki, do zobaczenia. Proszę, takie szybkie pytanie na koniec. Pan jako topowy dziennikarz, co by pan mógł doradzić młodym dziennikarzom, którzy początkującym, którzy zaczynają, żeby byli dobrzy w swoim pasie? A wy myślicie o tym, czy nie? No, poniekąd. Tak. Słuchajcie, to jest tak. Będą jeszcze potem pytania z sali? Będą, tak? Będą. Jak wy myślicie, ktoś taki, kto jest, kto pisze książki, tak?
pisze artykuły w gazetach, robi wywiady, pracuje w telewizji, pracuje w radiu. Co on musi w sobie mieć takiego, czego nie ma ktoś tam, kto idzie po chodniku, że ten zawód robi? No czyli co? Może wytrwałość w pewnym sensie. Na pewno, tak, na pewno. Chociaż bym to na drugim czy trzecim miejscu dał. No. Idziemy chodnikiem, idziemy ulicą. Kreatywność. Też, tak. No to jeszcze niżej. Ten rodzaj szczęścia też się to już wychodzimy dalej, to już wychodzimy teraz tutaj do pytania kolegi o to, co... Słuchajcie, dziennikarz, pisarz musi być człowiekiem bardzo otwartym, tak? To jest tak, że wy możecie iść po chodniku, nie widzicie czegoś, co widzi ten ktoś, kto opisuje zawodowo rzeczywistość. Jedziecie tramwajem, obserwujecie sobie ulicę, ale nie widzicie czegoś, co widzi dziennikarz, pisarz, czy tam jakiś inny artysta, który stworzy z tego sztukę. Czyli dziennikarz, czy właśnie ktoś taki to opisuje rzeczywistość, musi być człowiekiem, nie chcę mówić, że bardziej wrażliwym niż inni, ale trochę tak, na pewno bardziej wnikliwie obserwującym rzeczywistość, dostrzegającym coś, czego przeciętny człowiek nie zauważy. Czyli umowne 2 złote leżące na chodniku, albo 20 groszy raczej, wy nawet nie spłyniecie za przeproszeniem, nie schylicie się po to, a on schyli się po to symboliczne 20 zł i jeszcze opisze to w felietonie. Prawda? Że nikt nie chciał, ja podniosłem, bo nikt już tam dzisiaj nie szanuje, bo to, bo tamto, bo... Dziennikarz jadę sobie ja metrem, obserwuję rzeczywistość. Jaką ją widzę? Rano jadą generalnie ludzie o bladych twarzach. Wieczorem jak wracam z centrum, jedzie bardzo dużo ludzi o rysach śródziemnomorskich. Teraz jest pytanie, czemu, prawda? Sam sobie je zadaję. Być może wy tego nie zauważacie. Ja to zauważam i sam sobie stawiam pytanie, prawda? Na tym polega to właśnie praca dziennikarska. Jadę sobie tramwajem, widzę billboard. Ktoś tam zobaczy, nie zobaczy, ktoś się zwrócił uwagę, kogoś to w ogóle nie zbulwersuje. A jak mi się z tym, kurczę, goła baba w centrum miasta, czy to jest przyzwoite, czy nie, prawda? Robi z tego temat, nie robi z tego tematu. I na tym polega właśnie ta taka jakby wrażliwość, wnikliwość dziennikarska. Czy coś, co trzeba w sobie mieć, taka ciekawość świata. Ale też ciekawość drugiej osoby. Jeśli chcę być dziennikarzem, to muszę zrozumieć tą drugą osobę. Jak mogę ją zrozumieć? Opisując jej historię, słuchając jej. Jeśli jestem nastawiony tylko na to wyłącznie, żeby ją opisać, jak wygląda, to jest tylko nawet mniej niż połowa. Zadaniem dziennikarza jest dotrzeć do tego, co ma w środku, ukrytego. Pytanie czemu? Dlatego, że ktoś jest skromny, czy dlatego, że ktoś chce ukryć przed nami? I tak dalej, i tak dalej. Czyli dziennikarz to musi być osoba, która widzi więcej niż przeciętny, jest bardziej wrażliwy, potrafi słuchać, potrafi zrozumieć, potrafi też wyważyć różne racje. Nie za szybko oceniać. Dziś bardzo często jest tak, że wielu adeptów jest mało pokornych, od razu chcą mieć wszystko i szybko, tu i teraz, dużo zarabiać, od razu być gwiazdą. Nie. Ja zaczynam, słuchajcie, od... Tu jest woda i nawet możecie ją minalać lub nie. Ja zaczynam moją karierę od tego, żeby komuś tam zrobić kawę, prawda? Zwinąć czy zanieść za jakimś taśmą. Jeszcze się kiedyś pracował na taśmie, na dyskach czy dyskietkę. I głowa, czapka z głowy mi nie spadła, czy korona, prawda? To jest trochę, ja zawsze mówię, że dziennikarstwo, ale każdy zawód artystyczny, twórczy, to jest zawód jak murarz czy szewc. Wiecie, na czym to polega? Żeby zostać murarzem, no, można nam skończyć szkołę murarską, ale czasami niekoniecznie. No ale co trzeba zrobić, prawda, żeby wiedzieć, jak te cegły kłaść? No to powiesz, poprosić nauki. No właśnie, prawda? Doskonale. Czyli taki murarz czy szewc, żeby zostać szewcem czy murarzem, musi najpierw przyjść na budowę, popatrzeć. Najpierw popatrzeć. Potem będzie, no co młody, coś jak się gapisz? No bo panie Józiu, panie majster też może kiedyś chciał tak jak pan. No to chodź, pokażę ci, prawda? I pan majster pokazuje. Tutaj to, tu wyrównać, tu położyć. Żeby położyć, nie wystarczy sobie jeszcze cegłę tak, czy jakiś liściak jest murowany dom. Robić to też na krzyż, są odstępy, prawda? I ten murarz młody, jak podpatrzy, będzie miał dobrego majstra, to za jakiś czas ten majster mu pozwoli, no pokaż co umiesz. Idź ty tam do młody, do mamy się uczyć. Meczko pić, a nie tutaj na budowę zabrać z głowy. Ale potem drugi raz, trzeci, jak będzie się uparci i pełni pokory, to on nie odmówi, na pewno mam pomoc i w przyszłości też pokaże, jak to się robi. Można potknąć się raz, ale jak ma się w sobie pokorę i wytrwałość właśnie, no to się człowiek podniesie i będzie jeszcze raz próbował i jeszcze raz. No chyba, że mu stos już powie, nie, nie nadajesz się stary,
Ale wiesz co? Lubisz czytać książki. Idź do biblioteki, będziesz dobrym bibliotekarzem, prawda? Talentu do pisania nie masz, ale wchłaniasz książki jak gąbka, będziesz dobrym bibliotekarzem, który będzie polecał innym książki do wypożyczenia, prawda? Więc trzeba mieć w sobie to coś. Oczywiście szczęście też na pewno jest bardzo dużą. Ten dar od Boga, jak tego się nie ma, to nawet bardzo ciężką pracą też się coś osiągnie, ale nigdy nie przeskoczy się tego ostatniego szczebelka, który nas prowadzi na te już takie poziomy najwyższe. To może na koniec ktoś tutaj chciałby zadać jakieś pytanie? Ja bym chciała zapytać, bo tak jak Pan powiedział, dziennikarz powinien być wrażliwy, ale też docierają do Pana cały czas różne informacje, codziennie, chcąc, nie chcąc. Często te informacje, takie jak na przykład o atakach terrorystycznych, o różnych wypadkach, gdzie są ofiary, przykre informacje, też docierają do Pana codziennie. I czy doszedł Pan już do takiego momentu, że zauważył, że troszkę już przestał Pan tak przeżywać te rzeczy, bo na pewno częściej Pan słyszy o tragediach, częściej je analizuje i głębiej niż przeciętny człowiek oglądający wiadomości. Bardzo dobre pytanie. To się dzieje myślę z wieloma osobami w dziennikarstwie, że niestety tracą tą wrażliwość. Czasami stają się wręcz nawet brutalni, tacy oschli, nie czuli na ludzką tragedię, zupełnie nie wyrozumiali też na to, że ktoś może mieć jakieś kłopoty z jakiegoś tytułu, prawda? Też są takie czasy, że niestety często zobaczcie sami w tych mediach społecznościowych, co się liczy. Liczy się wyrazistość, bo w tym morzu różnych tam blogerów, blogerek, komentatorów można utonąć, więc co się liczy? Wyrazistość. Wyrazistość dziś bardzo często to jest po prostu brutalność, chamstwo. Im kto bardziej chamski, tym bardziej się wybije, bo ktoś tam skomentuje, ktoś go skrytykuje, inni go pochwalą, ktoś zauważy, prawda? Bardzo często niestety wielu dziennikarzy też przez to ma tą wrażliwość mocno stępioną, jeśli nie już w zaniku. Ja starałem się jeszcze jakoś trzymać na wodzie, żeby tego, na powierzchni, żeby nie stracić tej wrażliwości. Cały czas myślę, że gdzieś tam jestem tym przejęty. To chyba na pewno nie tak jak kiedyś. Nie? Jak człowiek rzeczywiście obcuje z tym na co dzień i widzi więcej, bo często te tragedie gdzieś tam widzi na własne oczy, jak na własne oczy, to w telewizji, nie tak jak wieczorem, ewentualnie urywek, tylko w ciągu dnia siedzę, no to siłą rzeczy mam tysiące monitorów nad sobą, każdy na inny kanał nastawiony i jak jest jakiś zamach, no to wszyscy pokazują tylko to przez cały czas. Czyli w czasie, kiedy wy się uczycie, to ja no też się uczę, oglądając te przekazy. Często na żywo, bez takiej cenzury jakby prewencyjnej. Czasami się zdarza, że zanim realizator zejdzie z tego, bo uzna, że to jest po prostu no, przekroczenie pewnych granic etycznych, no to gdzieś tam to mięso jest pokazane jeszcze. O, to jeszcze dotyczy, jeżeli już mówimy o takich ciężkich jakby przeżyciach w pracy dziennikarskiej, jakie było dla Pana najcięższe przeżycie, które na przykład było po prostu czymś, co będzie Pan pamiętał do końca życia w swojej pracy? Bez wątpienia dwa takie wydarzenia. Pierwsze to jest śmierć papieża. Wy może tam coś jeszcze z tego pamiętacie z racji wieku, pewnie mało co, ale jednak coś. Już mieliście wtedy kilka lat, kiedy cała Polska płakała, kiedy my wszyscy w studiu telewizyjnym, radiowym cudem się gdzieś tam powstrzymywaliśmy, żeby normalnie jakoś funkcjonować, bo krtań była ściśnięta. Znacie to uczucie, kiedy człowiek jest tak wzruszony, że nie potrafi nic powiedzieć, prawda? Że nawet on nie przejdzie przez gardło. Z tą różnicą, że śmierć papieża każdy z nas się spodziewał, dlatego że był starym, schorowanym człowiekiem, które się niejednokrotnie wcześniej ocierało o śmierć i było wiadomo, że ten moment musi kiedyś nastąpić. Natomiast drugim takim wydarzeniem, które też zapamiętam do końca życia, to na pewno była tragedia w Smoleńsku. 10 kwietnia, poranek, sobota, przypomnę, kiedy człowiek w ogóle inaczej funkcjonuje, bo jest na innych obrotach. Nawet ktoś taki jak ja, kto pracuje w sobotę i w niedzielę, to jednak sobota jest takim dniem, kiedy się wszystko dzieje w innym tempie. Tego się nikt nie spodziewa. A słuchajcie, to były czasy, kiedy nikt nie miał takiego telefonu. To było zaledwie ile lat temu, prawda? Nie tak dawno temu nikt nie miał telefonu, może mało kto, może jakiś menedżerowie z dostępem do internetu. Wszyscy mieli takie stare dwa kodoki na klawisze, można było tylko sobie wysyłać SMS-y. Więc ja byłem wtedy w studiu i byłem skazany na jakieś plotki, domysły. A wiecie jak to jest trochę głuchy telefon. Jeden powiedział, że ktoś przeżył, drugi powiedział, tak, nawet 3 osoby przeżyły. Ktoś powiedział, że pół samolotu przeżyło. I teraz ja byłem w studiu i gdybym miał mniejsze doświadczenie i życiowe, i dziennikarskie, to bym pludł głupoty. A potem tacy jak wy, widzowie,
mówi, no co za idiota, co za idiota, bo godzinę później by się okazało już, no prawda, że nikt nie żyje, prawda? I wszyscy mówią, co za idiota, co za idiota, a dzisiaj, tak jak Pan mówiłem wcześniej, że internet wszystko pamięta, by mi ktoś wyciągał, patrzcie, to idiota dał się nagrać, prawda? Nikt by nie próbował wejść w moje położenie, że ja byłem sam, że nic nie wiedziałem i tak dalej, były inne czasy, tylko wszyscy by dzisiaj robili tak. Więc to są bardzo trudne momenty z wielu powodów, choćby o czym ja mówię, no, że trzeba się bardzo mocno pilnować. A drugi powód właśnie jest taki, że to jest tak wzruszające, tak znienacka, no to jest, porównałbym to tylko do śmierci najbliższych osób, prawda? Spotyka, spada nagle i nie wiadomo, jak się zachować. A tutaj na antenie trzeba zachować, no jakby to powiedzieć, no zimną krew. No nie mogę się popłakać. Nie mogę nic nie mówić, bo jak ludzie włączają telewizję, to po to, żeby coś usłyszeć. A też słuchajcie, w takich sytuacjach stara zasada dziennikarska, wiecie jaka jest? Jest taka, lepiej powiedzieć o jedno słowo za mało, niż o dwa za dużo. I druga zasada dla piszących, nie ma takiego tekstu, którego nie udałoby się skrócić z korzyścią dla tekstu i autora. Czyli słuchajcie, nie sztuką jest zrobić felieton na A4, a sztuką jest zrobić to samo, tylko z jeszcze większym kopem na połowę A4, prawda? Zawsze da się to wszystko skrócić, zawsze. Natomiast mówię, lepiej to samo dotyczy każdego z Was tu w szkole czy na podwórku, za przeproszeniem. Lepiej czasem czegoś nie powiedzieć, niż powiedzieć za dużo. Tak samo w wywiadzie. Lepiej zachować coś w tajemnicy, dlatego żeby jakąś tajemnicę jeszcze mieć, żeby jeszcze ktoś tam chciał z nami zrobić wywiad i do tej tajemnicy dotrzeć. Natomiast w takiej sytuacji, o której mówimy, no ja nie mogłem milczeć, nie mogłem też nie zadawać pytań. Ja zdałem sobie sprawę, że każde pytanie może być głupie. No, co Pan czuje? Jak Pan się czuje? Prawda? No to beznadziejne pytanie. No jak ja się czuję? No, w sensie jako gość, prawda? Stracił Pan mamę, jak Pan się czuje? No, beznadziejnie się czuję, nawet nie potrafię od tego opisać. No ale jakieś pytanie muszę zadać, więc kunsztem dziennikarskim jest, żeby zadawać pytania z sensem i z klasą. W takich sytuacjach ekstremalnych. Ja chciałem się spytać, jak Pan wspomina pracę jako publicysta tygodnika w sieci? Nie napisałem tam jednego tekstu. Nigdy nie byłem publicystą w sieci, także nie wiem skąd ta informacja. Ona gdzieś tam krąży w internecie, nie wiem skąd się wzięła. Jestem felietonistą tygodnika Idziemy i czasami pisuję do plus minus Rzeczpospolitej. Do innych tytułów nie pisuję. Jeżeli miał Pan taką sytuację, że na przykład Pan coś powiedział, ale się okazało, że to jest jakby głupota albo coś takiego i że istotnie było Panu głupo, ale trudno było Panu się wyprowadzać z tego, albo że Pan mówił coś, co jakby według Pana było nieprawdą, ale jakby Pan to dalej nie mówił. Trudne pytanie. A tak, zdarzyło mi się coś, co po roku okazało się, że jest prawdą, ale wtedy nie było i bardzo mnie ludzie za to potem krytykowali, a ja to zrobiłem, to jest tak, czasami sami jesteście w takiej sytuacji ekstremalnej, czujecie się zagonieni, jakby ktoś was zamknął w klatce, jeszcze tą klatkę był kijami, prawda? I jest taka wściekłość, trudność podejmowania dobrej decyzji, tak by to powiedział, że bardzo łatwo wtedy w takiej sytuacji bardzo emocjonalnej, nieracjonalnej wręcz, podjąć dobrą decyzję, rozumną, roztropną. I to był czas, kiedy było zamieszanie w ogóle chyba Łęsy, jak wyszły te z szafy Kiszczaka dokumenty, że TW Bolek to on, prawda? I była konferencja, na której powiedziano, że specjaliści, archiwiści potwierdzili, że to są dokumenty podpisane przez niego. A ja, jak mówię, było takie zamieszanie, napisałem sobie, że specjaliści grafolodzy. No bo archiwista, grafolog uznają, że to jest tak blisko siebie, że tu nie ma żadnej różnicy. Dla wielu okazało się, że jest gigantyczna. Wielu mnie zmieszało za to z błotem, ja za to przeprosiłem. Do dziś tam mam z tego tytułu różnego rodzaju nieporozumienia i nieprzyjemności. Po roku okazało się, że to było prawdą, tak? Że byli grafolodzy, ocenili, nie ma wątpliwości. Myślisz, że ktoś mnie dzisiaj za to przeprosi? Nikt. Z tych, którzy wtedy wylewali wiadra po mnie. Dlatego, no, jeśli można coś powiedzieć, że powiedziałem niezgodnie z prawem, to choćby to, co po roku okazało się, że było zgodne z prawem, czyli można powiedzieć, że byłem jasnowidzem. Ktoś jeszcze jakieś pytanie ma może?
Dobrze, to w takim razie dziękujemy bardzo za... Ja dziękuję. Powodzenia.